Już wiadomo, co dalej z Cichopek i Kurzajewskim. To już oficjalne. Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogą już otwierać szampana. Para lubianych prowadzących Pytania na Śniadanie TVP po przejściu do śniadaniówki Polsatu ma kolejne powody do radości. Są oficjalne informacje na temat ich przyszłości. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli jedną z ulubionych par prowadzących Pytanie na Śniadanie TVP. Po zimowych zmianach w stacji oboje stracili pracę, ale szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Znów prowadzą żem śniadaniówkę Halo, tu Polsat, a do tego każde z nich ma własny program. Cichopek prowadzi show Moja Mama i Twój Tata, a Kurzajewski dostał własny kanał sportowy. Teraz na jaw wyszły wyniki oglądalności tej pary w Polsacie. Miszczak rządzi. Śniadaniówka Halo, tu Polsat, inaczej niż podobne programy konkurencji, nadawana jest w każdy weekend. Widzów witają popularni prowadzący w piątki, soboty i niedzielę od godziny 8. Są to bardzo sprawdzone duety, wspomniani Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a także Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Chyży i Maciej Rok. Portal Wirtualne Media opublikował właśnie wyniki oglądalności nowej śniadaniówki Polsatu. Wygląda na to, że pomysł Edwarda Miszczaka sprawdza się i całą szóstka gwiazd może zacząć świętowanie. Odnieśli sukces. Pewnie do końca roku nie będziemy jeszcze numerem jeden, ale będziemy walczyć i rozpychać się na rynku. Myślę, że dwa sezony to potrwa, zapowiadała szef Polsatu w wywiadzie dla wirtualnych mediów. Cichopek i Kurzajewski mogą spać spokojnie. Dane z pierwszego weekendu emisji Halo, tu Polsat świadczą o tym, że widzowie natychmiast polubili nową śniadaniówkę. Tylko przez pierwsze trzy dni nadawania programu oglądało średnio 169 tysięcy widzów. Najwięcej, bo aż 195 tysięcy, zasiadło przed telewizorami w niedzielę, 1 września. Program Halo, tu Polsat wystartował w piątek 30 sierpnia. Już pierwszy weekend pokazał, że odbiorcy telewizyjni potrzebowali tak świeżego formatu. Z kolei, jak podaje portal Press dane Nielsen Media, śniadaniówka Polsatu w miniony weekend w dwa dni przekroczyła barierę 200 tysięcy widzów. W sobotę liczniki pokazały liczbę 208 tysięcy, a w niedzielę 223 tysiące.